Łukasz Kocur. Dzień dobry. Witam Państwa i zapraszam na dzisiejszą rozmowę Echo24 prawie po naszym serwisie informacyjnym, w którym właśnie dziś, proszę Państwa, przypomnę, informowaliśmy, iż powrócił ponownie temat kompetencji, a także samego finansowania rad osiedli u nas w mieście we Wrocławiu. Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, to już w czwartek, radni zdecydują, czy powstanie m.in. Fundusz Rozwoju Osiedli, no ale co równie ważne, w jakim stopniu zasili on budżety samych rad. Ponadto radni zdecydują także o dalszym funkcjonowaniu Rady Osiedla Karłowice-Różanka, która, ja przypomnę, od dłuższego czasu jest skonfliktowana. No właśnie, co z tymi naszymi radami osiedla? Moimi Państwa gośćmi dziś w naszym studio są pan Jerzy Sznerch, radny Prawa i Sprawiedliwości. Witam bardzo serdecznie. Radny Rady Miejskiej Wrocławia Piotr Ule, przewodniczący Klubu Radnych Nowoczesna. Witam również serdecznie. A także pani Agnieszka Rybczak, radna Rady Miejskiej Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, za nami także spotkanie, które zainicjowało Prawo i Sprawiedliwość u nas we Wrocławiu, to znaczy sami radni też osiedlowi doszli do takiego momentu, no, że trzeba coś zrobić z taką patową sytuacją. Mówiąc patowa, mam tutaj na myśli jakże niską frekwencję do samych rad osiedli. Boimy się w ogóle, czy wszystkie rady w takiej formie zobaczymy jak na przestrzeni lat. No właśnie, okazuje się, że ludzie jakoś dziwnie, niechętnie nie chcą brać spraw w swoje ręce, a ja takie sformułowanie, kiedy tylko o radach osiedla rozmawiamy na wizji, zawsze ukuję, że mamy bardzo proobywatelsko postawionych mieszkańców, a nagle, kiedy dochodzi do sytuacji, żeby zadecydować o tym, co się dzieje u nas na własnym podwórku, na osiedlu, no jakoś chętnych do pracy i do wzięcia odpowiedzialności nie ma. Co udało się Państwu ustalić po tym spotkaniu, panie radny? Ja może tak zacznę od historii, dlatego że w tym gronie ja najdłużej funkcjonuję, bo funkcjonuję od początku, od pierwszej rady, jaka powstała. Z radnych rady osiedla jestem jedynym na tym froncie, który pierwszy tworzył Radę Osiedla, a tworzył Radę Osiedla za mową pana obecnego, pana prezydenta Rafała Dudkiewicza. Ponieważ pan prezydent Rafał Dudkiewicz stwierdził, że komitety obywatelskie tracą jakby swoją możliwość funkcjonowania i zwrócił się do nas, żebyśmy przekształcali komitety obywatelskie właśnie w Rady Osiedla. I obiecał, że tej sprawy też będzie pilnował. Jest ojcem chrzestnym, czyli liczę, że ojciec chrzestny będzie o nas pamiętał. Od 8 lat temu służyłem taki pierwszy projekt dotyczący właśnie funkcjonowania Rady Osiedli i wzmocnienia finansowego, również o kompetencje. 8 lat temu zwróciłem się wówczas do pana Hanczarka, szefa Klubu Rady Platformy Obywatelskiej, Nowoczesny nie było wówczas, do pana Jarosława Krauze, szefa Klubu Rafała Dudkiewicza oraz do pana Piotra Babiarza, szefa Prawa i Sprawiedliwości. Była próba, niestety ten projekt nie przeszedł. W tej chwili mamy największy klub Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej i żeśmy zaproponowali ten projekt. Konsultowaliśmy go z radami osiedli. Ostatnie spotkanie, które żeśmy zorganizowali, zaprosiliśmy wszystkich radnych Rady Miasta Wrocławia, których interesuje ten temat. Przyszedł pan Henryk Macała z Klubu Rafała Dudkiewicza, był pan Piotr Ule z Klubu Nowoczesnej, no i byliśmy ja i pan Marcin Krzyżanowski, współtwórca tego projektu, o którym rozmawiamy. Panie radny, teraz najważniejsze pytanie, to znaczy, gdzie te punkty wspólne państwa na chwilę przed głosowaniem w Radzie Miejskiej? Znaczy, mi się wydaje, że punkt wspólny przede wszystkim powinien być wspólny z radami osiedli, z przedstawicielami rad osiedla, bo do nich ma trafić ten projekt i w przyszłym roku ma zafunkcjonować. To jest narzędzie, które będzie dopiero w 2018 roku zafunkcjonowało, nie w tym roku. Czyli do tych nowych, powstających rad. Mam nadzieję, że koleżanki i koledzy tutaj poprą po prostu ten projekt, bo ten projekt jest naprawdę wart poparcia. Mamy rzeczywiście taką dosyć sytuację tutaj skomplikowaną i trudną. Trzeba pamiętać o tym, że no jak myśmy się ostatnio z panem redaktorem tutaj widzieli w czwartek w ubiegłym tygodniu, to już było po tym spotkaniu, także tam nic od tego czasu nowego się nie zadziało. Natomiast to, co się pojawiło nowe, to jest opinia prawników do rzeczywiście tego pisowskiego projektu i niestety ta opinia jest, no, mówiąc tak bardzo delikatnie, nie najlepsza. I to nie są kwestie techniczne, tylko to są kwestie zasadnicze co do całej konstrukcji funduszu, który miałby obsługiwać inwestycje wybierane Fundusz rozwoju osiedli, przez osiedle, przez poszczególne osiedla. W zaistniałej sytuacji trzeba naprawdę ten projekt poprawić. Myślę, że mamy pewien konsens, że w Radzie Miejskiej, że kompetencje rad osiedlowych należałoby zwiększyć. Jeszcze raz, z perspektywy biurka, czy zza biurka przy ulicy Długiej na przykład nie widać, gdzie jest
ta dziura w przysłowiowym chodniku, tak? I musimy o tym wszyscy pamiętać. Czy uwagi prawników, panie radny, których pan powiedział, wiążą się w prostej linii z kwotami, jakie się pojawiły? Bo absolutnie okazuje się... nie ma to nic wspólnego z kwotami. Dotyczy to kwestii stricte formalnych, co to może Rada Gminy... taka wiadomość w takim Rada razie, gminy faktycznie w... finanse zaczną płynąć. Co może Rada Gminy w relacjach do kierowania Urzędem Gminy, co mogą jednostki pomocnicze w relacjach do Urzędu Gminy formalnie, tego typu możliwości zapisanej w ten sposób po prostu nie ma. Musimy znaleźć inne rozwiązanie, tak samo jak z wrocławskim budżetem obywatelskim, który formalnie nie jest oficjalną procedurą, tylko formalnie z konsultacjami społecznymi, bo nie ma podstawy prawnej. Umówiliśmy się na to, że mamy taką umowę dżentelmeńską pomiędzy mieszkańcami, urzędem, radnymi, że te konsultacje społeczne, czyli wrocławski budżet obywatelski, są wiążące. I na takiej samej zasadzie potrzebujemy dobrego rozwiązania dla finansowania rozwoju osiedli, dla finansowania inwestycji wybieranych poprzez osiedla, które będzie lepsze, kompleksowe, bo jeszcze raz, pamiętajmy o tym, my rozmawiamy dzisiaj o ustroju stolicy ponad milionowej aglomeracji, a nie o strukturze sołectw w małej gminie, na przykład poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Chcę oczywiście szacunkiem, bo to trzeba też z pietyzmem do tego podejść, ale naprawdę to są poważne rzeczy. Gdańsk, Warszawa, Bydgoszcz, Kraków, Poznań, wszystkie te miasta, kiedy rozmawiają o reformie całościowej ustroju terytorialnego, poświęciły na to nie kilka tygodni, tylko kilkanaście miesięcy, żeby to było przygotowane dobrze, bo naprawdę ja mam takie wrażenie, że u niektórych włącza się w pewnym momencie takie myślenie szybko teraz, zanim wszyscy się zorientują, że to bez sensu. Znaczy możemy zaryzykować stwierdzenie, panie radny, mimo wszystko, że to i tak wiele lat za późno i ta frekwencja pokazuje, no, że jednak dużo złego się działo, prawda? Fakt jest faktem. Przez 27 lat nie pojawiła się taka większość we Wrocławiu, która chciałaby zwiększyć kompetencje rad osiedlowych. Ja jestem radnym od 2 lat. W tym czasie zreformowaliśmy ordynację wyborczą, zreformowaliśmy statuty osiedli. Rozpoznaliśmy te miejsca, które na przykład nie pozwalają na dalsze zwiększenie kompetencji rad osiedlowych, bo wymagają zmiany statutu. Zrobiliśmy analizę funkcjonalną osiedli. Jesteśmy na końcu procesu przygotowywania strategii Wrocław 2030. Mamy wszystkie przesłanki do tego, żeby mądrze zreformować strukturę i podział kompetencji pomiędzy gminą a radami osiedli. I naprawdę tutaj, co nagle, to po diable, bo potem pojawiają się takie kwiatki, jak przypomnę, Lex Szyszko, zostało to uchwalone bez wystarczającej dyskusji, bez odpowiedniego przemyślenia i potem tysiące drzew padają w całej Polsce. I naprawdę warto się dobrze skupić Zejdźmy z tych drzew, naprawdę, bo ty masz jakąś taką specjalność. Nie rozmawiamy o drzewach, rozmawiamy o osiedlach. To jest moje dziecko, które się dobrze czuje i o tym rozmawiamy. Natomiast przepraszam, wycinać. Okej, myślmy sobie, ja też sobie. Rzecz czym jest? Otóż nie jest tak do końca, jeśli chodzi o tę ekspertyzę prawną, dlatego że wczoraj była komisja statutowa. I ekspert komisji statutowej stwierdził, że tam rzeczywiście niektóre poprawki trzeba nanieść, natomiast cały projekt nadaje się do procedowania. I to jest opinia eksperta komisji statutowej. Tak, co oczywiście nie zmienia faktu, że system rad osiedli wymaga zmian i o tym właśnie dziś dyskutujemy. Pani radna, chciałem jeszcze dopytać, Agnieszka Rybczak, Platforma Obywatelska. 40 milionów złotych rocznie, to oczywiście kwota troszeczkę tam mniejsza, ale tak zaokrąglimy, do dyspozycji osiedlowych samorządów. Tak wygląda projekt uchwały złożony przez Prawo i Sprawiedliwość. Na podstawie tego, co teraz usłyszeliśmy, to jest zielone światło również z Państwa strony, żeby tego typu fundusze po prostu zaczęły płynąć i być może dopiero później zająć się, proszę też wybaczyć za kolokwialistymi, kosmetycznymi poprawkami, o których panowie powiedzieli. Pełna zgoda, że jest potrzeba, jest konieczność, żeby zwiększać kompetencje rad osiedli, żeby zwiększać również finansowanie rad osiedli, zwiększać pieniądze przeznaczone na inwestycje. Przypomnę tylko, że razem z Renatą Granowską złożyłyśmy do budżetu na 2017 rok poprawkę, aby ta kwota została zwiększona do 3 milionów złotych, ta, która ma być dostępna dla rad osiedli i te pieniądze w budżecie są. Natomiast uważam, że tak duże zmiany, tak duży projekt nie może być podejmowany ad hoc. Jesteśmy w tej chwili przed wyborami. Zróbmy na spokojnie te wybory, niech one się odbędą. Dajmy sobie czas na rozsądne, przemyślone działania. Pochylmy się nad tym materiałem, który został zaprojektowany przez PiS. Bo pewne rzeczy tam budzą również moje wątpliwości, jak chociażby zaproponowany sposób podziału tych środków. Dla każdej rady tyle samo. No ja się z tym nie zgadzam. Rady są różnej wielkości, mają różną liczbę mieszkańców, mają też różne potrzeby. Są takie miejsca we Wrocławiu, które w zasadzie
mówiąc kolokwialnie, wszystko mają i to, co jest u nich robione, to są takie kosmetyczne rzeczy, które są w zasadzie drobiazgami w stosunku do rad, do terenów osiedli, w których na przykład, nie wiem, nie ma kanalizacji, tak, czy większość dróg jest szutrowa, czy też nieutwardzona. I siłą rzeczy tych środków wypadałoby tam dać o wiele, wiele więcej. Dokładnie tak. Pełna zgoda, trzeba nad tym pracować, natomiast nie chcemy, żeby to był bubel prawny, tylko żeby była to uchwała, która rzeczywiście te kompetencje radom osiedli da większe i również da większe finansowanie. Tylko wszystko z głową. To jest też taki czas, żeby faktycznie powstrzymać emocje i skupić się tylko na tej polityce informacyjnej, żeby w ogóle zachęcić samych wrocławian do tego. Raz, aby zostać być może radnym osiedlowym. Dwa, wziąć także udział w wyborach, co zawsze Państwu także przypominam, już 23 dnia kwietnia. Tak, absolutnie tak. Teraz jest czas, żeby się skupić na wyborach, żeby kampania ta zachęcająca do kandydowania, bo jeszcze do 24 marca można zgłaszać kandydatury, więc jest jeszcze dwa dni czasu, jeszcze są. I tu jest jeszcze dużo jest rzeczy do zrobienia. W tym roku też po raz pierwszy są środki przeznaczone na kampanię informacyjną, która trwa zarówno teraz i polega na tym, żeby zachęcać do kandydowania, jak i to, co odbędzie się w etapie późniejszym, czyli już adresowana do nas wszystkich, do mieszkańców Wrocławia, żeby na te wybory pójść 23 kwietnia i zagłosować, bo Rady Osiedla jako te, które są najbliżej mieszkańców, one rzeczywiście wiedzą najlepiej, tak? I są takie rady osiedla, które doskonale działają i wykorzystują te narzędzia, które są dostępne, chociaż one są mocno niedoskonałe. Narzędzia wykorzystują, takie, pani radna, ale słyszeliśmy również, aż wejdę w słowo, kłopot, że nawet jeżeli radni osiedlowi faktycznie chcieli dobrze działać, składali dobre projekty, to one gdzieś tam w magistracie ginęły w takiej czynnej szufladzie. Czasami rzeczywiście to trwało dosyć długo, zanim pewne rzeczy zostały zrealizowane, natomiast też miejmy świadomość, że nie jest tak, że na osiedlach się nic nie dzieje, bo to, że same rady osiedla niekoniecznie mogą wskazywać konkretne rzeczy, to nie znaczy, że na osiedlach nie ma inwestycji, bo to jest nieprawda. Trzeba jeszcze pamiętać, że w ubiegłym roku tylko 3/4 osiedli złożyło karty zadań inwestycyjnych. 1/4 w ogóle tego typu działania nie podjęła. Karty zadań inwestycyjnych to są wskazane takie wnioski właśnie, co na terenie osiedla należałoby zrobić. Więc to też nie jest do końca tak, że za każdym razem ten głos jest niewysłuchiwany, bo czasem on się w ogóle nie pojawia. Ale nie skupiajmy się w tym momencie na tym. Życzę sobie, żebyśmy mieli po wyborach jak najbardziej aktywne, jak najlepsze rady osiedlowe. Jeszcze muszę tylko podjąć polemikę z tezą, od której zaczęliśmy tutaj. To znaczy brak, czy niska frekwencja do tej pory była oczywiście efektem tego, że nie było polityki informacyjnej. Po części, że te rady osiedlowe mają kompetencje, które być może życzyliśmy sobie, żeby były większe, ale jeszcze trzeba pamiętać, że we Wrocławiu każdy jest skądś. W perspektywie 70 lat wszyscy skądś tutaj przyjechali. Nie mamy takiej sytuacji jak w Krakowie, w Poznaniu czy w innych miastach, gdzie od setek lat tak naprawdę, od dziesiątek, od setek lat z pokolenia na pokolenie funkcjonują pewne relacje sąsiedzkie, interpersonalne, rodzinne. Czegoś takiego nie ma. Wrocław według wszystkich raportów ma niski kapitał społeczny, wysoki kapitał przedsiębiorczy, wysoki kapitał edukacyjny, wysoki kapitał, jeżeli chodzi o rynek pracy, jeżeli chodzi o kapitał społeczny. Mamy bardzo dużo do zrobienia. Swoją drogą to właśnie pokazuje analiza funkcjonalna osiedli. Kwestia inwestycji oczywiście jest ważna, ale to jest tylko jedna strona medalu i tylko jeden fragment naszej historii. Wrocławski budżet obywatelski, zauważcie Państwo, że pokazuje nam, że jednak tak. To działanie społeczne jest na dość wysokim i świadomym poziomie. I od WBO zaczęły się zmiany we Wrocławiu tak naprawdę. Tak. I obserwujemy to krok po kroku. Przecież 4 lata temu, jak byliśmy przed wyborami osiedlowymi, na tydzień przed wyborami osiedlowymi nikt nawet o tym nie pisał w gazetach, nikt o tym nie mówił. A teraz co chwila, czy to telewizja, czy radio, czy gazety, cały czas się mówi o wyborach osiedlowych. I to jest niski mój ukłon i do wszystkich radnych osiedlowych, którzy bardzo się w tym momencie starają. Nawet prowadząc kampanię wyborczą, przypominają o tym, że te rady osiedlowe są i ja bardzo serdecznie im za to dziękuję. Tak samo jak za te prace, które włożyli w przygotowanie, co prawda do poprawki, ale projektu, który pokazuje pewien kierunek. A z drugiej strony też efekt naszej pracy, bo ja od samego początku, kiedy jestem w Radzie Miejskiej, podkreślałem, że te rady osiedlowe muszą być silniejsze. To na wniosek Nowoczesnej mamy więcej środków na kampanię profrekwencyjną, której nigdy wcześniej nie było. Dlatego będziemy pracowali i myślę, że są ostatnie dni. Zgłaszajmy kandydatów. Niech kandydaci się zgłaszają w wyborach osiedlowych. Nie było Rady Osiedla na Przedmieściu Łaskim. Ja byłem tam na spotkaniu z mieszkańcami i będzie tam rada. Powstanie tam rada. Jeśli mówimy o podwyższonych środkach, no to ja oczywiście złożyłem taki wniosek o dodatkowe 100 tysięcy na kampanię informacyjną. 3 miesiące potem, jak Nowoczesna złożyła taki wniosek do budżetu, pani radny. To
Znaczy... I w odpowiedzi pan też dostał taki wniosek, że to było post factum. Dobrze, i pan dobrze, potem, jak ja powiedziałem w trzech miejscach, że to Nowoczesna złożyła taki wniosek. To trzymajmy się rzeczywistości. Myślę, że najważniejsze, że te pieniądze są i że tylko... pozwalają prowadzić te wszystkie działania profrekwencyjne. To pytanie następne, jak będą rozdysponowane, bo Prawo i Sprawiedliwość też ma pomysł, żeby faktycznie nie do przysłowiowej ręki one trafiały. Nie, tylko, to są wirtualne pieniądze dla Rady Osiedli, one nie będą. Będą i tak jednostki miejskie wykonywały tego typu, jak ZWIUM, ZIM i tak dalej. Czyli te jednostki będą wykonywały te zadania, które i tak wykonują. Te pieniądze wracają z powrotem, one nie są rozdysponowane do dyspozycji Rady Osiedli. Jeden problem jest tylko na zasadzie takiej, że rady muszą chcieć wykorzystać te środki i znaleźć konkretne inwestycje na danym osiedlu. Czy to będzie plac zabaw, czy remont szkoły, czy ewentualnie boisko, czy kawałek jakiejś ścieżki drogowej, czy chodnik i tak dalej. Czyli rady osiedla muszą wskazać tu. Natomiast ja uważam, że też rady osiedla powinny uczestniczyć przy odbiorach tego typu inwestycji, dlatego że te inwestycje są różnie odbierane u nas w mieście i niestety ja wielokrotnie zgłaszałem informacje, na przykład, że ZDIUM wykonał jakiś tam remont, a ten remont później po tym remoncie już trzeba robić poprawki. Czyli tutaj rady osiedla by były... Rzeczywiście, ta ciągłość musi być zachowana, tak jak pan radny mówił. Żeby ci radni wiedzieli, że... Z kolejnego budżetu też poprosić o dofinansowanie i kontynuację. Dokładnie, żeby tutaj było. Natomiast tu nie ma żadnych przeszkód, dlatego że to cały czas miasto miałoby dalej jednostki miejskie, które by wykonywały te inwestycje, one dalej by to wykonywały te inwestycje, czyli im się nie odbiera żadnych pieniążków stricte. Ale powiedzieliście państwo jeszcze wcześniej między słowami, że chodzi tutaj tak naprawdę o mądre rozdysponowanie tymi środkami. To znaczy, korzystając z państwa obecności, to może faktycznie powiedzmy, żeby nasi telewidzowie wrocławianie także usłyszeli. Czy to jest tak, że liczba osób będzie miała znaczenie, jak przy wrocławskim budżecie obywatelskim według państwa i czy też na takim poziomie już teraz rozmawiacie, czy może kwestia problemu, jaki jest do rozwiązania? Nie, co powinno być głównym czynnikiem, wyznacznikiem, jaka kwota, gdzie powinna popłynąć? Czy może faktycznie Fundusz Rozwoju Osiedli powinien to wszystko załatwić? Znaczy, my czekamy, ja bardzo chętnie chciałbym rozmawiać z koleżanką i z kolegą na temat konkretnie tego projektu. Ja liczę z ich strony, że oni przygotują konkretne poprawki do tego projektu. Poprawki, po prostu poprawki. Najprościej jest prowadzić poprawki. Natomiast póki co nie ma żadnych poprawek. Odłóżmy to do zamrażarki, czyli do drugiego czytania, bo taka jest polityka. Odłóżmy to do zamrażarki i najlepiej odpalimy to w przyszłym roku, jak będą wybory samorządowe. Wtedy pokażemy, że mamy jakiś projekt. Nie. Jeśli są tutaj jakieś uwagi do tego projektu, to złóżcie konkretne... Ten temat wymaga, Jurek, że ci wejdę słowo. Ale ja jestem otwarty na każdy temat. Wymaga... Możemy mówić o terytorialnie, że na przykład dane osiedle ma tam powierzchnia. Możemy mówić o ilości mieszkańców. To są tematy do rozmowy. Ja myślę, że temat wymaga po prostu naprawdę gruntownych przemyśleń i podejścia. Okej, ale w projekcie jest również powołanie speckomisji, prawda? A jest tak, przecież w statucie miasta jest zapisane Rada do spraw współpracy z osiedlami. Rada, nie komisja, nie wiecie o czym mówię. Jest to opisane w statucie miasta. Jest. Tylko, że w tej radzie... Taka komisja była w 96 roku. To jest co innego. To była taka Rada do spraw współpracy. Podobno. Tylko, że co tam? Tam jest istotne, że 5 przedstawicieli rad osiedli bierze udział w tej radzie. I wówczas oni wśród swojego grona wybierają szefa tej jakby rady, która powinna konsultować. Tam jest przedstawiciel prezydenta, bardzo ważna, kluczowa osoba, bo nie ma co czarować. Dzisiaj ustawienie pana prezydenta w hierarchii jest najważniejsze w tym mieście i on decyduje o tym. Tam jest przedstawiciel prezydium Rady Miasta i przedstawiciele klubu. To daje kolejny rok czekania, panie radny, bo gdyby nawet taka... Tego się obawiam, dlatego że ja też składałem wniosek o reaktywowanie tej rady i dostałem odpowiedź, wie pan, panie redaktorze, jaką? Tak, ona jest wpisana w statucie, ale nie wiem, nie mamy ordynacji, nie wiem, jak ją powołać. Trzeba na kilka rzeczy sobie odpowiedzieć. Statut mamy przestarzały, ma 21 lat, są tam zapisy, które są absolutnie już nieaktualne. Ale o statucie miasta. No to oczywiście, że tak. I speckomisja jest do zmian w statucie miasta, bo tych zmian w statucie miasta nazbierało się sporo do zrobienia. Mamy tam zapisy, które są naprawdę archaiczne i wcześniej już niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem. To jest pierwsza sprawa i najważniejsza. Po drugie, ten projekt nie trafia do żadnej zamrażarki, tylko trafia do prac komisji, która ma przygotować poprawki w całym szeregu miejsc. A w jakim terminie? Pytam. Ale panie radny, dokończę tylko. W całym szeregu miejsc, które tutaj się pojawią we współpracy z mieszkańcami, bez wykluczania kogokolwiek, bo nie może być tak, że zapraszamy sobie na przykład tylko wybrane osoby do rozmowy, do konsultacji, tylko to muszą wypowiedzieć się wszyscy wrocławianie. I na sam koniec właśnie o takie szczegóły, o których pan radny tutaj powiedział, chodzi, bo gdyby pan radny przeczytał opinię prawną, to by po pierwsze przeczytałby pan, że ostatnie zdanie jest takie, że przyjęcie uchwały w takim kształcie byłoby absolutnie nielegalne. Po drugie, ekspert komisji zatrudnowej, panie radny, dokończę, to jest na piśmie do przeczytania, zapraszam do mnie na Facebook. Słuchałem eksperta.
To niech pan przeczyta. I gdyby pan jeszcze przeczytał, to wiedziałby pan, że kwestia odbioru bądź udziału w komisji w ogóle konkursowej, wybierającej w przetargu wykonawcę, co jest zapisane w tym projekcie uchwały, jest niezgodne z prawem zamówień publicznych. I w całym szeregu miejsc ten projekt uchwały ignoruje obowiązujące przepisy. I to nie jest tak, że można zgłosić 3 poprawki i to będzie dobry projekt. On naprawdę wymaga bardzo głębokiego przemodelowania, żebyśmy mieli projekt, który będzie legalny, bo musimy pamiętać o tym. Działamy w granicach i na podstawie prawa. Za każdym razem, kiedy się za to wychylimy, to dostajemy, przepraszam mówiąc kolokwialnie, po łapach, bo to jest kwestia odpowiedzialności. No to ja mam pytanie. Rzeczywiście państwo, tylko podsumowując, tylko faktycznie to musi iść dwutorowo. To znaczy te zmiany w statucie, o których powiedział pan radny Piotr Ule, muszą jednocześnie iść ze zmianami kompetencje także samych zmian w budżecie, prawda, na inwestycje osiedlowe. Jesteście państwo w stanie tego dopilnować, żeby to faktycznie szło równolegle? No, konstrukcja budżetu rozpoczyna się w okresie lipca, prawda? Czyli na 2018 musimy już w lipcu wiedzieć, czy będzie te 40 milionów przeznaczone dla osiedla. Czy jesteście w stanie powiedzieć tutaj, w tej chwili publicznie, że tak, włączamy się, prowadzimy akcję, będziemy pracować nad tym projektem? Panie radny, konkretnie. To nie są pieniądze dla osiedla, tak jak sam pan powiedział, tylko dla zbiór, ZZM-u i całego szeregu. Ale muszą być w paragrafie pod tytułem Rady Osiedla do dyspozycji. To są pieniądze na inwestycje i to nie są dodatkowe pieniądze, które się wirtualnie pojawią w budżecie, tylko to są pieniądze, które w tym budżecie są. No bo był zarzut, że nie można przekazać Radom Osiedli. Radom Osiedli tak naprawdę, czy przedstawicielom Rad Osiedli, czy ogólnie mówiąc środowisku, zależy tak naprawdę najbardziej na tym, żeby mieć wpływ na kolejność inwestycji wykonywanych na osiedlach. Tak, że powiedzą, my uważamy, że w tej chwili najbardziej potrzebne jest to i to, a nie to, co uważają służby pana prezydenta i to, co jest wykonywane. No, o tym mówimy. Zwróćmy uwagę też, szanowni państwo, że Wrocław miał czas, gdzie wykonywał duże inwestycje, tak? Gdzie szło to rozwojowo, tak jak, nie wiem, lubicie państwo mówić, że zapominano o mieszkańcach, a wszystko było robione pod turystów. Ja uważam, że Wrocław ten czas wykorzystał po prostu doskonale. To był czas na wielkie inwestycje, to zostało zrobione, wykonane. Teraz będą się zwalniać pieniądze i będziemy mogli je rzeczywiście przeznaczać na inwestycje na osiedlach, te bliżej mieszkańca, ale jeszcze raz chcę podkreślić, że te rzeczy na osiedlach i tak się działy. To nie było tak, że na osiedlach mieliśmy przez lata posuchę i nic się tam nie działo. Oczywiście, w tle aż musimy pani Rada dopowiedzieć, tak naprawdę samych mieszkańców bulwersował najwięcej fakt, że niektóre inwestycje okazywało się, że jak już zostały wybudowane, to ich po prostu koszt całej inwestycji wzrósł nieraz kilkukrotnie od NFM-u po tak stadion wrocławski kończąc. Ale dobrze, to powiedzieliśmy. Nasz czas rozmowy zbliży się, proszę państwa, ku końcowi. Jedno tylko zdanie. Tak. We wszystkich rozmowach, pan radny zresztą będąc na komisji też to słyszał, podają deklarację, że chcielibyśmy, aby zmiany przygotować tak, żeby były gotowe do wejścia w życie od przyszłego roku, co absolutnie pod kątem funkcjonowania Rady Osiedli i projektu złożonego przez PiS nic nie zmienia, bo on też zakładał, że od 2018 miałoby to wejść w życie. Więc pracujemy nad tym poważnie, odpowiedzialnie, bo naprawdę, co nagle to po diable, bo potem tysiące drzew w Polsce padają. Jeszcze tylko zachęcam wszystkich, 23. Wybory, idźmy, głosujmy. To jest naprawdę ważne. Kwiecień, rzeczywiście. Cieszę, proszę państwa, w takim razie fakt, że we Wrocławiu, przypomnę, mamy obecnie 48 rad osiedli. 7. A tak, rzeczywiście jest, to jest ta. Już się zarejestrowała. Ta dodatkowa, o której pan radny także powiedział. Siłą rzeczy, dzięki temu możemy popatrzeć na wszystkie problemy naszych mieszkańców. Ale jest dużo kandydatów przychodzi do miejskiej komisji. Bardzo dużo kandydatów. Miejska komisja pierwszy jeszcze tyle pracy nie miała. Także jest pocieszające. Z końcem kwietnia będziemy bardziej mądrzejsi. W takim razie. Jerzy Sznerch, radny Prawa i Sprawiedliwości. Pan Dziękuję. Piotr Ule, radny Rady Miejskiej Wrocławia, przewodniczący Klubu Radnych Nowoczesna. A także pani Agnieszka Rybczak, radna Rady Miejskiej Platforma Obywatelska. Dziękuję państwu także za ten komentarz i za wizytę w naszym studio. To wszystko w tej rozmowie Echo24. Ja już na teraz żegnam się z państwem. Do zobaczenia.